w życiu zawodowym każdego z nas, a nawet i w moim pojawiają się momenty zwątpienia. I czy na pewno praca, którą wykonuję obecnie jest moim przeznaczeniem? Czy zmienić ją na jakąś inną, a w twoim przypadku byłby to mundur policyjny? Jak poznać, że to właśnie policja jest twoim celem życiowym? I zastanów się, no być może w swojej obecnej pracy nie jesteś sobą, jak się budzisz w poniedziałek rano, to nie masz ochoty wyjść z wyra, aby Pójść na autobus, czy wsiąść w samochód, czy w jakiś inny środek komunikacji, aby do roboty dojechać. Może już od wtorku odliczasz, ile zostało do piątku, aby w końcu mieć troszeczkę wolnego zresetować się przy piwku. No ale w końcu niedziela też się kończy i wieczorkiem w niedzielę znowu Handra, I wierz mi, wiem co czujesz. Sam miałem kiedyś takie chwile zwątpienia. Zanim dostałem się do Wojskowej Akademii Medycznej, pracowałem przez pewien czas jako zwykły salowy w szpitalu. No, musiałem po prostu gdzieś pracować, rodzice mnie nie chcieli utrzymywać, ale jako salowy zarabiałem też, zdobywałem tak zwane punkty za pracę. I pomimo kontaktu z medycyną, nie cierpiałem tej roboty. Wiedziałem w głębi serca, że stać mnie coś. Więcej, prawda? Nie była to praca moich marzeń, nie spełniało to moich ambicji. I na podstawie tego swojego doświadczenia życiowego dam Ci parę porad, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję w tej chwili: czy brnąć w robotę, której nie cierpisz, czy jednak rzucić wszystko i zdecydować się na drastyczną, ale dobrą zmianę takie ostre cięcie. Ja na przykład zawsze byłem chory, jak miałem jechać do tej pracy jako ten salowy, była to godzina i kwadrans autobusem w jedną stronę, jak jechałem, czymś się też musiałem zająć, nie zawsze siedziałem, prawda, ale jakoś ten lekarz wojskowy. Jakiś ten mundur mi po głowie ciągle chodził, i jak już dojechałem, to w zasadzie, jak już poszedłem do tej roboty, dali tam jakąś szmatę, wiadro, szczotkę, mopów nie było. To ta robota w ogóle nie sprawiała mi przyjemności. Robiłem to jak jakiś robot, prawda, byle tylko odwalić swoje. No, nie powiem, że Agata nogą zamiata, bo robiłem to w miarę sumiennie, ale. Nie cierpiałem tej roboty. Jeszcze bardziej nie cierpiałem, jak musiałem zostać po godzinach, aby kogoś zastąpić, a sytuacje to były dosyć częste. Nie czułem się też dobrze w tym środowisku pracy. W głowie ciągle mi ten mundur gdzieś tam świdrował. Potrafiłem nawet się obudzić w nocy, jak miałem sny, że zostałem tym lekarzem wojskowym w mundurze podporucznika. No, postanowiłem coś zrobić. Na miarę moich możliwości zmieniłem stanowisko pracy yy, na inny oddział w tym szpitalu i na sanitariusza. No, zmiana była zdecydowanie na lepsze, ale tylko przez chwilę yy, było więcej kontaktów z chorymi, yy, było więcej kontaktu z ludźmi, ale nie takiego jaki, Miał lekarz. Natomiast y, smutna prawda była taka, że większość moich współpracowników była tam z jakiegoś przypadku, bo odrabiali tak zwaną służbę wojskową. Była to zastępcza służba wojskowa, oni tylko liczyli, kiedy im ten centymetr się, y, że tak powiem, obetnie. Wiedzieli, że tam całe życie pracować nie będą, no i wykorzystywali jakąkolwiek możliwość, tylko mogli, aby zwalić na kogoś swoją działkę roboty. I, I po kolejnych kilku miesiącach znowu wiedziałem, że nie osiągnę tam niczego więcej, ale niestety kolejne egzaminy do akademii były dopiero w lipcu, wyniki gdzieś tam przed sierpniem, było zaledwie parę dni żeby się dowiedzieć, czy się dostałeś, czy się nie, nie dostałeś i po prostu rzuciłem tę robotę na miesiąc przed rekrutacją, aby się już do Wojskowej Akademii Medycznej na egzaminy przygotować. I teraz z perspektywy czasu widzę, że praca, której nie cierpiałem, nauczyła mnie takiej pokory i wyszło mi to po latach. Na dobre, to, że byłem nieszczęśliwy, dało się oczywiście zauważyć. Byli to moi rodzice, moja rodzina, siostra, moi znajomi. No, wszyscy zauważyli, że coś mnie gryzie, że nie jestem sobą, nie jestem takim wesołym jakimś um, człowiekiem, jak teraz. I oczywiście nie obeszło się bez pytań, no, co ci dolega, co tam z tobą, co się z tobą dzieje? I odpowiedź mogła być tylko jedna: moja praca. Może w Twoim przypadku no, nie jest to praca jako taka, ale może są to ludzie, z którymi musisz przebywać, może to jest jakaś kiepska sytuacja finansowa, która zmusiła Cię do wzięcia pierwszego, lepszego zajęcia. Czasami śmieszna sprawa, ale jest to brak jakiegoś partnera życiowego, chłopaka czy dziewczyny, ten, który z Tobą kiedyś tam będzie, jeszcze się na Tobie nie poznał. Ale cokolwiek by to nie było i... Jeżeli dokucza ci to na tyle, że zabierasz ten problem ze sobą do domu, ciągle o nim rozmyślasz, ciągle tam gdzieś tam tkwi w twojej głowie, nie możesz przez to spać, to z pewnością jest jakiś powód twojego zachowania. Jest jakiś powód, że czujesz się nieszczęśliwy lub nie czujesz się szczęśliwy. No, let's face the music może praca, w której jesteś, po prostu ci nie służy. Może pracujesz z niewłaściwymi ludźmi i cokolwiek by to nie było, jest to wskazówka dla Ciebie, że musisz podążać za swoim sercem, za swoimi marzeniami i mam nadzieję, że w kierunku dostania się do policji. Także, żeby wyklarować sytuację, musisz siąść i uczciwie się sam siebie zapytać, co Cię gryzie w tej chwili najbardziej. Czy to jest praca, czy to jest brak kasy, czy to są relacje międzyludzkie, czy brak jakiegoś partnera życiowego, czy cokolwiek innego, by to nie było, co to tak naprawdę jest? I jeżeli ustaliłeś co cię tam dręczy, co ci w sercu gra, kolejnym pytaniem jest dlaczego tak się Dzieje i zamknij oczy i spróbuj ustalić jakieś parę przyczyn. Oczywiście najlepiej, żebyś to potem zapisał, póki zapamiętałeś. I być może brutalna prawda jest taka, że nie jesteś dobry w tej pracy, ale może być zupełnie sytuacja odwrotna: że jesteś najlepszy w tej pracy, ale Twoim marzeniem jest zupełnie coś innego, coś bardziej wymagającego, coś, czemu w stanie jesteś się całkowicie poświęcić, całkowicie w głębi serca dać siebie wszystko no najlepiej spisz to sobie i jeszcze raz się zapytaj dlaczego prawda czyli jeżeli obecna praca nie jest już dla ciebie wyzwaniem to zapytaj się jeszcze raz dlaczego ta praca ta robota nie jest dla, ciebie, dla mnie wyzwaniem i co się zmieniło od y, czasu kiedy zostałem tam kiedyś Zatrudniony, i ta praca wtedy była jakaś innym wyzwaniem, prawda? Jakoś z chęcią podchodziłem do niej, nie męczyła mnie i tak dalej, i tak dalej. No, chyba że od samego początku ta praca ci nie pasowała. I jeżeli dotarłeś już do sedna problemu, co cię gryzie i dlaczego w obecnej pracy czujesz się nie nieswojo, to po prostu musisz się pozbyć tej negatywnej energii i zrobić miejsce na coś pozytywnego. Dam ci jakiś taki przykład. Powiedzmy, no, dostajesz mieszkanie po rodzicach, mieszkał tam coś wiele lat, meble są jeszcze po babci, lodówka po świętej pamięci dziadku, a teraz to wszystko jest naprawdę Twoje. No i. Nie możesz w tym mieszkaniu zacząć życia na znowu, jeżeli tego lokalu nie odgracisz, jeżeli nie zrobisz go tam po swojemu, czyli wyrzucasz te stare ubrania, stare jakieś kożuchy, prawda, stare tam prześcieradła, czy rozpadające się meble, czy jakąś przedpotopową lodówkę, lub Radio Taraban prawda, z lat 80. zeszłego wieku. I oczywiście, zanim zaczniesz te porządki, to zapytaj się w duchu, czy ten telewizor sprzed 30 lat naprawdę tu pasuje i jest mi potrzebny. No, Myślę, że pytanie jest retoryczne. Dam Ci inny przykład z jedzeniem, że jeżeli wcinasz jakąś spleśniałą, przeterminowaną żywność, oszukując sam, samego siebie, że ci to smakuje, a tak naprawdę chcesz trochę zaoszczędzić, to yy, na dłuższą metę po prostu otrujesz się tym paskudstwem, a przynajmniej nabawisz się jakiejś... Choroby. I no niestety nie możesz zmienić swojego życia tkwiąc w jakimś starym układzie, w jakimś skostniałym układzie. Oczywiście no, w jeden dzień tego nie zrobisz, ale y, kiedy pozbędziesz się już y, tej negatywnej energii, kiedy jak z tego baleonu to powietrze y, negatywnej energii wyleci, to warto, abyś pomyślał nad czymś nowym. I być może jest to policja. Być może policja jest pracą twoich marzeń. Ale no, trzeba coś by w tym kierunku zrobić, czyli może czas, abyś zaczął biegać i przygotowywał się do testu sprawności fizycznej. No, może czas troszeczkę pogrzebać w internecie, yy, przygotować się do testów wiedzy. Może, jeżeli w jakimś jesteś takim dołku psychicznym, to zadbaj o samego siebie, prawda? czyli jakaś joga, więcej kontaktu ze znajomymi, a może potrzebujesz więcej chwil samemu. Prawda? Wszystko zależy od Twojego charakteru, co ci tak naprawdę służy. Natomiast zapewniam cię o jednym: jeżeli policja jest twoim przeznaczeniem, to jakiekolwiek przygotowania w tym kierunku będą po prostu samą przyjemnością. Nie będzie to jakiś smutny obowiązek, jak w twojej robocie obecnej, a z pewnością do tej firmy się. Dostaniesz i założysz kiedyś mundur. Natomiast, tak jak powiedziałem, warunek wstępny oczyszczenie się z negatywnej energii, tego niepotrzebnego balastu, który blokuje Twój rozwój, i bez oczyszczenia się w duchowego nie ruszysz do przodu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca Litarnej Grupy Szkoleniowej, nabór lipcowy, parę osób już teraz odchodzi. Natomiast jeżeli ty w obecnej pracy czujesz się fatalnie i chciałbyś mi tutaj coś o tym opowiedzieć, dlaczego chcesz do tej policji, dlaczego policja jest Twoim przeznaczeniem? Zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście subskrypcja kanału lub kolejny filmik z mojej elitarnej szkoleniowej.